Z księgi proroka Ezechiela. W owych dniach spoczęła na mnie ręka pana, i wyprowadził mnie on w duchu na zewnątrz. I postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich. I oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie. Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem, Panie Boże, ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie. Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa pana. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja wam daję ducha, po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami. I sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha, po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem pan. I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna, i wyrosło ciało, a skóra, Pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha, tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli. I stanęli na nogach, wojsko, bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów. Ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że ja jestem pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój, udzielę wam mego ducha, po to byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że ja, pan, to powiedziałem i wykonam. Wyrocznia pana Boga. thank you